Chyba dawno mnie tu nie było. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj jednego. It's been a while. A jako, że dawno mnie nie było, to pomyślałem, że wrócę chociaż z czymś, czego mogliście nigdy prawdopodobnie nie widzieć. Firmę znacie, kształt znacie, ten uśmiech też jest wam znany. Są to Monster Munche, znane jako nasze polskie duszki, ale smak sir, cebula. Bring it. Żeby was nie skłamać, kupiłem je na skrami. Wysłane były do Polski przed Brexit. Stała się pandemia. Pojechałem na urlop. Odebrałem je własnoręcznie. Połowę z tego zamówienia zjadłem, no bo czemu miałbym je nagrywać, nie? To wcale nie tak, że wydałem kupę kasy, żeby je w ogóle dostać. No i są ze mną. Mamy 2022, kupiłem je prawdopodobnie 2 lata temu. Mic check. Nie są to pierwsze, jedyne Monster Munche, które kupiłem na Scrami. Bo mam jeszcze ze sobą kurczaka pikantnego i były jeszcze dwa inne smaki, których już nawet nie pamiętam, które je zjadłem, a których opakowań nie mogłem nawet znaleźć w mojej kolekcji, nie wiem, gdzie ja je położyłem. Ale może to i lepiej, że zjadłem tamte, bo te przeterminowały się w grudniu 2021. Więc nie wiem, czy ocenianie ich jakieś 10 miesięcy później jest adekwatną no właśnie. Specjalnie ze wszystkich, które zjadłem, powstrzymywałem się, żeby nie zjeść tych, bo byłem praktycznie pewien, że będzie to najlepszy smak. I teraz wypłowiał. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek po jakichś 7-8 miesiącach nieobecności. Nie smakują już ani serem, ani tym bardziej szynką. B. Jedyną ciekawostką, jaką mogę chyba wspomnieć w tym odcinku, jest to, że firmą jest Vico. Ale prawdopodobnie, jeżeli dokopiecie się gdzieś do tej firmy w internecie, to wyjdzie na to, że sprzedaje je Lorenz. Ja nawet nie będę udawał, że wiem, jak powiedzieć to po francusku, bo prawdopodobnie połowa tych liter jest nie ma. Pachną też paskudnie, ale duża część tego to prawdopodobnie 8 miesięcy po dacie. Nawet jeżeli były szczelnie zamknięte. Tektura. I to tym razem naprawdę byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin i wracam do was. Już niedługo prawdopodobnie z tym kurczakowym Monster Munchem, albo tydzień po tygodniu, albo dzień po dniu. Zobaczymy, jak pokaże czas. Na razie.